Głębie Lubin, Marcin Adamski. Powitajmy Marcina Adamskiego gromkimi brawami. Marcin Adamski to piłkarz, który zaczynał tak jak wy. Marcin, słówko na temat tego turnieju, bo mam nadzieję, że godnie będziesz nam reprezentował swojego przyjaciela Piotra Rejsa, który otwierał nam pierwszy turniej. No i również otworzysz nam ten turniej dzisiejszy. Tak, w imieniu Piotrka Rejsa, w imieniu wszystkich ludzi związanych z Akademią Piotrka Rejsa, wszystkich organizatorów, w imieniu swoim. Witam serdecznie wszystkich uczestników na drugiej edycji turnieju Football Pro Cup Masters. Turnieju, który jest autorskim projektem Akademii Piłkarskiej Piotrka Rejsa, a w szczególności... Także, oczywiście, byłeś w takim wieku, także jeździłeś na takie turnieje, być może one nie były organizowane z tak wielkim impetem, tak jak jest to robione teraz, chociażby tutaj, w Baranowie pod Poznaniem, ale powiedz, jak ważne takie turnieje są dla zawodników 7, 8, 9, 10-letnich dla jej przyszłej kariery? Czyli to jest drugie pytanie, jak wielki to jest stres dla tych zawodników? Przede wszystkim te przeżycia z tych wszystkich turniejów pozostają na całe życie. Kiedyś nie było tak wielkiej liczby tych turniejów, tak jak to jest w tej chwili przeprowadzane, organizowane. Jest to naprawdę na wielkim, wysokim poziomie wszystko w tej chwili organizowane. I tylko można pozazdrościć tym młodym chłopcom, że mają możliwość uczestniczenia w tego typu turniejach. Co można życzyć chłopcom tutaj, którzy zdaje się po wygranych. Chłopcy, to do was tutaj szczególnie mam apel, pamiętajcie, jak wygrywacie mecze, trzeba się cieszyć, ale zawsze podchodzić do wszystkiego z pokorą, podać rękę przegranemu, bo zawsze się można znaleźć po drugiej stronie. Natomiast do przegranych, głowa do góry, świat się nie kończy, trzeba wyciągnąć wnioski, z radością i z entuzjazmem przystępować do następnych spotkań. Wszystkim wam życzę powodzenia i wygranych, zwycięstwa w całym turnieju. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, Marcin Adamski, był reprezentant Polski, ale między innymi także Zagłębia Lubin, ŁKS-o, Łódź, czy Rapidu Wiedeń. A teraz szybko przejdziemy do prezentacji następujących drużyn. Zaczniemy od rocznika 2005. Rocznik pierwsza w grupie A zaprezentuje nam się ekipa Akademii Piłkarskiej Piotra Rejsa. A, mamy także w roczniku 2006 Gdanie 1922 Gdańsk! Z Gdańska, więc no, pytanie do kolejnych drużyn, do kolejnych kibiców, czy ktoś się przebije Gdanie Gdańsk, jeśli chodzi o entuzjazm. Być może zrobi to jako trzecia drużyna, która zaprezentuje nam się w grupie A w roczniku 2006, a więc Akademia Piłkarska Śląska Wrocław. Jest także Śląsk Wrocław z nami. Kolejna ekipa, która zaprezentuje nam się w roczniku 2006, będzie to drużyna Pogoni Szczecin. Coraz głośniej. Czekamy jeszcze na głośniejsze fanfary. Być może zaprezentuje nam Zawisza Bydgoszczy, która również ma swoją reprezentację w roczniku 2006. Jest z nami także Zawisza. No i grupa B. W grupie B na boisku numer 2 grać będą następujące drużyny. Jako pierwsza zaprezentuje nam się Akademia Piłkarska Falubazu Zielona Góra. Razem z nami w roczniku 2006 grać będą także piłkarze Polonii Warszawa. Są z nami czarne koszule. No i także są z nami również...